To mi się wyświetlało, ale nigdy nie kliknąłem. Ale ja mam wrażenie, że ja słucham po prostu drugiego projektu Pata za każdym razem, kiedy odpalam jego muzykę. Okej. To jest jakiś hinduski instrument chyba samplowany w ogóle na melodii. I mean, no wonder, ale... Ta 808 jest fajnie zmasterowana. Nie jest ani za chamska, ani nie jest zbyt mało chamska. Kobza, jak możliwe. To są klimaty, które bym się spodziewał, że sampluje na przykład Timbaland. On lubi tak mocno teraz eksperymentować z różnymi regionami, z różnymi innymi kulturami, jeżeli chodzi o melodię. Ale szczerze, tak nie rozumiem do końca, jaka jest motywacja za tym, że on śpiewa po angielsku. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kasę, to chyba większe pieniądze byłyby w Indiach, nie? Tam jest od chuja ludzi. Nie wiem, jak tam chodzi ogólnie, jeżeli chodzi o hip-hop, ale mógłby też może jakąś niszę wypełnić. Go to sleep. Tyle diski też ma mocne. Żeby się wybić na TikToku, no ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o kasę, no to w Indiach tam jest od chuja więcej ludzi. Wiecie, ile jest hinduskich kurwa hitów na YouTubie, które mają ponad miliard wyświetleń? Make Scott Storch great again? Damn, prawda? I deserve it, I'm a piece of shit. The verdict, knock the teeth out of your mouth. If you feel froggy like you Kermit. Kermit the Frog. Magic, I'm not Merlin. Got a bunch of people pissed with licking. Sit inside the urine. Doesn't matter what I said. It doesn't matter how I'm working. Only thing that really matter in the end. I've been at it from the AM. Cali Project Mayhem. I can't tell you what. Nie, no, ale jest mocny, kurwa. Got some shit that's in the basement. And if you just keep patient, maybe you can get to. Ambicja, żeby iść worldwide? Tylko no tak się zastanawiam, bo mimo wszystko mam wrażenie, że Sufid jest na bardzo podobnym poziomie. Tylko nie wiem jak, tak powtórzę, nie wiem jak to wygląda z hip-hopem w Indiach. Ale Traplor Ross w ogóle, oglądałem jeden dokument u niego. Bardzo fajny kanał, by the way, polecam już któryś raz zresztą. On zrobił dokument o kurwa The Assassination of Sidhu Moose, India's Tupac. Beka beko, zajebisty materiał, by the way. Jakaś tam kultura hip-hopowa jest. A ja przypomnę wam kurwa o kanale T-Series, który jest ogromny na YouTubie. I to jest właśnie hinduski kanał. No i no patrzcie na te wyświetlenia, stary. 1,5 miliarda ponad. 1,4, 1,3, 1,2, 1,2, 1,1, 1,1, 1. Prawie miliard. To stary, no jakby rynek tam jest ogromny. Więc tak nie do końca rozumiem, czemu nawija po angielsku. Chyba, że on może do końca nie jest fluent hindusem. Ja nie wiem. Wiem, że on się chyba w Teksasie wychował. Jakiś podobny region. Chyba Teksas. Ugrandy cisza, no. Ugrandy nic nie ma. Chociaż z drugiej strony, może on w sumie zahacza rzeczywiście o jeden i o drugi region, no bo z jednej strony Hindusi będą się interesować, bo jest to Hindus, z drugiej strony jest to bardzo przystępne, bo jest to angielski, więc i zrozumie to India, i zrozumie to cały świat. Mimo wszystko, international language, nie? Ja się ogólnie od niego dowiedziałem, że jest Def Jam w Indiach.
Zajebiste. Angielski jest uniwersalny. No tak, no tak. Różnica podbić rynek hinduski, a worldwide z punktu czystej chęci bycia spełnionym muzykiem, okej? Okay? Dev Jam to ostrosianko, chce kosić worldwide, prawda? No w Polsce też mamy Dev Jam Polskę. Jak to jest pod Dev Jamem w Polsce? Było paru mainstreamowych raperów chyba, nie? Artyści. ATZ jest pod Dev Jamem. Deems, Bonson, Rusina, Salvador, proszę, Chodak, Iggy. Young Iggy jest pod Dev Jamem? Sobel? O kurwa, trochę tam mają. Możemy jeszcze sprawdzić tego nowego miłego ATZ-a. By the way, nabicie Odys. O Odysie też wam mówiłem, kiedyś Loa. Z Gedzem mocno na bitach działał. I teraz sam nagrywa piosenki. Też chyba Odys nowe nuty wydał, możemy Odysa sprawdzić. ATZ jest tak mocny, chuj, prawda? Ja, sorry, znowu jestem trochę busy. Młody zarobiony. Plus mi strasznie siada produkcja Odysa. Jestem w turbo biased jako producent, znaczy producent, jako beatmaker, ale strasznie lubię te jego syntowe sample i drumsy. Nadal z milionem wizji, jak CCTV. Mam różne perspektywy, żadnej nie wpiszę w CV. Mam na nie różne ksywy, pod ziemią nadal żywy. Nadal miewam tam wpływy, dobrze wiem, kto jest krzywy. Więc nie bądź nataczywy. Kiedyś była, no tam mówię. Skupiając się na płotkach. Grube ryby wiszą nam na kołowrotkach. Możecie też ich kojarzyć z takich hitów, w sensie jeżeli chodzi o Loe, czy tam Odysa teraz, jak o, z takich hitów możecie ich kojarzyć. W Abletonie robi biciki nieco, co ty, Beka? Jedną piosenkę na Abletonie wydałem. Ty, 808 Bros, jak nie wiecie, to jest Gedzi i Loa. Znaczy, no teraz już Odys. Ale akurat 808 Bros też mocno, oni w ogóle cały producencki album wydali swego czasu, też mega fajne. Tu najlepszy beat Loa. O no, to jest kurwa mocarz, to jest chyba, nie wiem czy to nie jest pierwszy beat jaki usłyszałem od niego. Przejebanie kurwa mocny. To jest pojebanie dobry beat. Gram to piąty flow na płytę. On chyba zrobił cały breakdown tego, jak on w ogóle to skleił. On chyba te belsy wziął o ileś, albo z Nexusa, albo z Elektry, z Elektra X chyba. Pierwsze demo. Aby jakaś inna ta piosenka od to była. Ale Odys teraz też wiem właśnie coś wydaje. Tylko nie wiem czy to... O, Cozy. Chyba to była ta ostatnia premiera jego. To jest ten gościu, który te bity robił. On też mocno działał z tym, jak było 2020, cały album wydawali. Jak chcecie, macie linka, bo on tam... Póki co... Jeszcze to się jakoś super do mainstreamu nie przebiło. A mega fajna robota. Jest na tym robiona. Gdzieś jak Enzo chciał stawkę z Rusiną, nie? Ciężka powieka i taksy czeka. Angielskim wyjściem wojna, że spędzę tu całą noc. Kiedy nie gada, o co polski Don Oliver? Yo. Zapauzowałem grę, żeby tu być, więc to całkiem ważne. Niektórych tu nie znam, a niektórych całkiem nie chcę cię znać. To był dla ciebie one take. To była Bambi? Nie, to chyba Olga, o ile się nie mylę. Szklankę i pijasz, mnie drapie w gardle już. Jakoś nie mam vibe'u na taniec i gadanie o sobie mnie nauczyli chyba innych maniec. Yo, weź to powiedz im. Nie ma nas, jak mnie na tej imprezie. Znów straciłem czas, żaden z nich nie spyta co u ciebie. Ale produkcyjnie jest mocne, nie? Dużo złych decyzji, ty mnie wyprowadzasz z błędu. I tak pod koniec dnia zrobię, co leży w sercu mi. Jestem na miejscu dziś, więc dawaj link, okay. Idziemy na spacer, wróci sama, zniknie twoja sminka. Już się ulatniam, bo wkurza ekipa. Po drodze slalomem wszystko mijam. Pewnie to wina ostatniego wina. Zamawiam taksy i znikam. Dzień ostatniego wina, okej. I taksy czeka. Angielskim wyjściem wojna, że spędzę tu czołno. Tyle nie gada, tak powinna brzmieć piosenka Taksy Kiza, Imo. Już nie siedzi mi ta biba. A po głowie chodzi mi tylko kanapa, no ekipa. Wychodzę po angielsku. Te trąbki zajebiste. Już nie siedzi mi ta biba. A po głowie chodzi mi tylko kanapa, no ekipa. Wychodzę po angielsku, to dla mnie nie przypał. Ludzie wiedzą, że lubię się tylko witać. Z dekady się nie smakuje nawet micha. To leci chaos, idę na dom jak kwita. Skumaj, to już taka dynamika hałaśliwa, ale w tej... Słychać, że lubi skurwio za długo nad bitem siedzieć. To jest coś, czego normalnie jakbyś robił masowo bity, nie wsadziłbyś do drugiego dropu. To leci chaos, idę na dom jak kwita. To teraz mamy Odys Cozy. Ty, by the way, miałem kiedyś kurwa coś takiego. Czekaj, pokaż mi to.
jest taki piasek w takim zamkniętym ekranie. I to z Gdyni chyba też kurwa miałem. Bez kitu, zaraz sobie przypomniałem, za dzieciaka, to w ogóle lata temu. Jechała śliwa, ale w tej chwili odpowiada cisza. Ale odblokowało dziwne wspomnienie. Czas jak kleszcze, ledwo się mieszczę. Czemu tu jestem, ile jeszcze? W sumie nie chcę, w sumie co nie czuję, że to miejsce jest dla mnie. W sumie wolałbym położyć pan mnie, położyć tam, gdzie hałasu najmniej. Na fonie timer mi liczy już czas do ucieczki, emocji dreszczykiem. Tu puszczam oko do wszystkich, co wolą się wbijać w koko. Nie jest cozy, nie lubię się wozić. Ej. Ani typier co nosy są, a tu pełno taki, jak w rapie baki. Chcę wzrok zawiesić, ale nie ma na czym. Chcę nowy przegadać, ale nie przypłacić. Więc jak się zawinę, to czy mi wybaczysz? Ciężka powieka. Fajne. A to co Virtual Riot robi z kurwa Abletona, to ja nie wiem. On jest pierdolnięty, jeżeli chodzi o produkcję. Ja nie rozumiem kurwa połowy rzeczy, które on robi. Jak on czasami na storce pokazuje na Instagramie kurwa, jak on robi sound design. Ja nie wiem, dosłownie 90% efektów, których on używa, to jest coś, czego mój mózg nie ogarnia i nigdy w życiu tego kurwa nawet nie patrzyłem na takie fałe steki. Ja stary, dostałbym udaru, gdybym musiał zmasterować taki beat. Popierdoliłoby mnie. Brzmi jak intro YouTuberów z 2014. Wiesz dlaczego najprawdopodobniej? Dlatego, że akurat w tamtym okresie to on był królem dubstepu. Jednym z. Przecież kurwa idolsi, co latało u każdego 16-latka, który pił Monstera. Podstawówce. Ta odcinek Envy Huanga też puszczałem wielokrotnie na streamach, no. Stary, dobry Virtual Riot. On miał jeden taki mocny film na swoim kanale o Polyrhythms. To też jest taki głupi projekt, który wrzucił, kurwa, z nagranym Abletonem. 2 miliony wyświetleń, pół roku temu. Zrobił sobie Polyrhythm i tyle. 16-latka w podstawówce? Dobra, kurwa, nie wiem. Nie żyłem w Polsce, odpierdol się ode mnie. Gimnazjum wtedy jeszcze. Czy to już było liceum? Kurwa, nie pamiętam.